Pamiętam spódniczkę, taką kratkę, taką miałam do pół łydki, bo taka była wtedy moda. Były buciki takie na wysokich koturnach, co teraz wracają. No też ich nie miałam, bo były drogie. Pomimo wszystkiego były krawcowe przede wszystkim. I szyły fantastycznie. Pokazało się żurnal Burdy i tak były panie, które to idealnie odtworzyły. Radziłyśmy sobie, były komisy. Gdzie się kupowało rzeczy, które przychodziły z importu, czy tam z zachodu ktoś przywoził, z Węgier, z Bułgarii. No to wiadomo, jak to sobie, ale świetnie sobie radziłyśmy. Nie chodziłyśmy gorzej ubrane, ani mniej ładnie. Inne to kupowałam, pamiętam, z barki, która przypływała do PZZ-ów w Odrą ze Szwecji. Tak, to żeśmy się tą wrępliną zachwycały. Naturalne materiały były bardziej. I to były takie rzeczy, które tylko wolno było oczyścić chemicznie, że to pralek też nie było automatycznych, tylko były franie, więc trudno byłoby we franie wyprać cokolwiek. No po prostu takie rzeczy były. Były wełniane, większość materiałów była wełniane. Dopiero później wchodziła lanowa wełna i bawełna była taka stuprocentowa, elegancka. Smaki. Smaki to jest pan Krawczyński. Jeszcze pamiętam, przyjeżdżałam do rodziców na lody. To były inne lody w takich wafelkach. Była witryna w sklepie. Taka, ja wiem, taka też chyba wizytówka, była ta cukiernia. Była smażalnia ryb. Bardzo dawno, ja to pamiętam. Ciepły halibuty, wszystko. Gdzie się szło? Później tam, gdzie był stary dom towarowy, gdzie jest PKO. Tam też były taki bar, taki szybkie obsługi, bo to ludzie przyjeżdżali na targ, po prostu szło się, jadło i już. Stały dwie patelnie po 16 gotostów na raz się nakładało i chodziło to non-stop, chyba przez brak czasu. Teraz są po prostu inny rynek. Kiedyś kolejka była do drzwi, takie duże, zamiast stolików były ławy tylko. To był taki bar przechodni, po prostu się piekło non-stop tosty. Sam fakt, że jesteśmy klienteczkami, przychodzą tutaj klienci, bo pracujemy teraz na zmianę, nie pracujemy cały czas i często osoby po prostu nie wiedzą o tym. I jak jesteśmy we dwie, to zaskoczenie. Tak. Wiem jedno, że mimo tego, że jest bardzo nasycony rynek gastronomii, to tosty każdy lubi i przychodzi, jeżdży na tosty do rynku. O 3 czy 4 rano już trzeba było do kolejki, żeby kawał gnata kupić. Mięsa. Wszystkie sklepy dawniej bardziej mi się kojarzyły, że do danego sklepu się szło po to i po to i po to. I to były sklepy takie, gdzie szłam po jedną rzecz, wiadomo było, że to kupię, a nie wszystko. Ja wiem, może to miało rację bytu. Ale w sumie wspominam tamte czasy dobrze, bo mimo, że nie było i było na kartki i był problem z zakupami, to po prostu no, staliśmy po nocach w kolejkach, no i coś nas łączyło, tych ludzi. Całą noc się przegadało. Byliśmy, o tak. Razem.